Dzień dobry Państwu. Witam ponownie w pracowni Zdewnictwa Ludowego w Worońcu. Małgorzata Hano, starszy instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Ponieważ mamy jesień w pełnej okazałości, więc zapraszam Państwa dzisiaj do tego, aby wraz ze mną wykonać kwiaty z krepiny astry, ale też kwiaty z liści klonu, które już zaczynają zmieniać barwę, a także pokażę jeszcze inne kwiaty z liści w połączeniu z kasztanami, jak to wygląda, jak to zrobić, a potem wspólnie z tych wszystkich kwiatów, których już wykonałam wcześniej więcej, pokażę, jak połączyć w jedną kompozycję jesienną. W pierwszym etapie zapraszam, pokażę, jak wykonać kwiat astra, jesienny, typowo jesienny kwiat. I jest to z gatunku astrów igiełkowych. Do tego potrzebne będą nam następujące materiały. Ja tutaj już sobie wycięłam taki paseczek krepiny. Akurat taki kolor użyłam. Jest to pasek szerokości 8 cm, długości 40 i ten pasek sobie tak mocno rozciągamy, ile tylko można, jak nam się uda. Oczywiście chodzi o to, żeby nie porwać krepiny. I w związku z tym, jak się nam to wyciągnie, to tego materiału mamy znacznie więcej. I co? I teraz trzeba ten pasek pociąć tak, aby powstały nam igiełki. Ja złożyłam w 4 warstwy i zaczynam ciąć paseczki do zwijania kwiatu. Te paseczki są takie 3, może 4 mm. Jak się Państwu uda uciąć, tak będzie. Bo przecież w ogrodzie, jak kwiaty kwitną, to nie mają jednakowych co do milimetra płatków wyliczonych. Przecinam do 3/4 szerokości naszego paska, czyli jak szerokość paska była 8 cm, no to jakieś 2 cm, może troszkę więcej, zostaje niepocięte. O, i już mamy cały pasek pocięty. O, tak on się prezentuje. I teraz, drodzy Państwo, jest kolejny etap. To każdy ten paseczek musimy zwinąć tak, żeby powstała igiełka. I tak zwijamy ten paseczek. I z tego później będziemy formować kwiat. Astry możemy robić w różnych kolorach, ponieważ mamy teraz środek właściwie jesieni. Akurat w tej chwili takie pochmurne dni, ale mam nadzieję, że jeszcze będą słoneczne dni, gdzie zobaczymy babie lato, że ta jesień jeszcze będzie taka piękna, więc moja kompozycja jest taka typowa w kolorach jesieni. I aczkolwiek astry są, mogą być fioletowe, mogą być jakieś amarantowe, białe, w odcieniach też fioletu bardzo różnego. I w zależności od tego, jakie kolory nam się podobają, możemy takie kwiatki wykonywać. Jak zwiniemy już te, zrobimy te igiełki, no to trochę czasu nam zajmuje, bo niestety no jest to tak dość żmudna praca, ale myślę, że
warta poświęcenia czasu z tego względu, że wychodzi bardzo ładny, estetyczny później efekt końcowy. Także kręcimy. Mamy też astry nie tylko igiełkowe, ale też takie z płatkami szerszymi. Takie astry możemy, łatwiej jest wykonać z bibuły, ale no to już potrzebujemy dość wprawnej ręki, żeby nam się bibuła nie porwała. Ja raczej, jak pracuję z dziećmi, to wykonuję te kwiatki z krepiny. Na początku jest, proszę Panią, to jest strasznie trudne, a na koniec wychodzą bardzo ładne kwiatki. Także ja się już właśnie zbliżam do końca zwijania tych igiełek. No i będziemy za chwilkę już komponować kwiat. Jak zawsze do łodyżki wykorzystuję twardszy drucik. To jest u mnie, to jest 1,4 mm. Taki drucik ja akurat rozcięłam na pół i zagięłam główką taką półokrągłą i wkładam sobie tutaj na tą krepinę i zaczynam powolutku, na początku bardzo ciasno, można sobie przykleić, a potem już tak zaczynam przymarszczać, żeby nam się sformował ładny kwiat. I cóż, i zawiązujemy. U mnie to cieniutki drucik 0,5, on jest bardzo sprężysty, nadaje się do wiązania, aczkolwiek tutaj zawijam tak, żeby się nic nam nie mocuje, mocno, żeby kwiat się trzymał dobrze. Drucik zawijam na łodyżkę, żeby nam tu nic nie przeszkadzało. No i astry mają zieloną obwódkę. Do tej obwódki używam, tutaj sobie już przygotowałam, ale to takiej szerokości 6-7 cm długości, myślę, że kwadrat taki 7x7, 8x8 i też właśnie pocięte takie paseczki cieniutkie, nie do końca, troszkę je wygniemy nożycami, wygniemy, żeby, o, i owijamy kwiat. No i z tego samego materiału również z zielonej krepiny owijka taka z 1,5 cm, może 2, i owijam całą łodyżkę. Można użyć kleju, ja postarałam się tak mocno zwinąć, żeby nam się tutaj nic nie przesuwało. Do tej łodyżki można też przymocowywać kwiatki, jeśli robimy na długiej łodyżce, to wtedy listki tak. Natomiast ponieważ ja będę używać kwiatów do kompozycji, to listki chcę oddzielnie wpasować w tą kompozycję w miejscach, które będą mi potrzebne. Przycinam i tutaj używam klej. Zaklejam delikatnie. O, i tak mamy wykonane aster igiełkowy. To jeden z kwiatów, który użyję do kompozycji.
Kolejne kwiatki, które będą mi potrzebne do wykonania mojej kompozycji, to są róże z liści klonu. Mój klon jeszcze jest taki troszkę bardziej zielony. Żółtych liści ma jeszcze niewiele, ale postaram się pokazać, jak ja taki kwiat wykonuję. Mam tutaj ze sobą właśnie taki już zielony, a ponieważ już ten wykonałam wcześniej, to jest całkowicie zielony, a teraz zaczyna już żółknąć liść klonu, więc będą trochę zieleni, ale już też z żółtym. Składam tak liść, żeby formować róże. Najpierw tak ciasno, ponieważ róża ma w środku ten taki swój pęczek zwinięty. Potem kolejny liść ponownie dokładam do niej, zwijam, też staram się tak wzrokiem patrzeć, jak żeby mi wyszedł ładny kwiat. Myślę, że ktoś, kto pierwszy raz do tego usiądzie, to może mieć problem, ale trening czyni mistrza i naprawdę nie trzeba się przejmować. Wyjdą najpierw może niekoniecznie jakieś tam bardzo ładne kwiaty, a mi też nie zawsze wychodzą, ale staram się, nie załamuję się, nie przejmuję się, robię następny. Także tutaj, o, taka nam wychodzi, no, coś podobnego do róży. Takie kwiaty z liści klonu możemy wykorzystywać do kompozycji na cmentarz na 1 listopada, ale też możemy na przykład je pomalować na złoto, czy też na srebrno i wykorzystać do kompozycji bożonarodzeniowych. Tutaj takie akurat warsztaty z paniami będziemy uskuteczniać i myślę, że takie też róże porobimy i wykorzystamy. Zwijam cieniutkim drucikiem, ponieważ klon jest świeży, więc żeby nam się nie połamały te kwiaty, nie zniszczyły łodyżki, więc bardzo delikatnie przycinam tylko końcówki te na skos, żeby później można było włożyć do kompozycji. Do owinięcia łodyżki używam taśmy florystycznej, bo bibuła czy krypina po prostu nie trzyma się. Taśma florystyczna jest dobra do takich kwiatów, ponieważ ona ma lekki klej w sobie i fajnie trzyma się łodyżek. I tak mamy wykonaną różyczkę z klonu. Do kompozycji użyję też innych kwiatów, które wykonuję z kasztanów. Kasztany wykorzystuję jako środeczki i tutaj do tego używam wykałaczki. Wykałaczka z jednej strony jest ostra, więc ją łatwo wbić w kasztan. Staram się ją tak umocować, żeby się dobrze trzymało. I do tego kwiatku używam liści już takich mniejszych. Mogą to być liście z różnych krzewów, ale najczęściej, najładniejsze są z winobluszcza, bo w tej chwili winobluszcz właśnie robi się taki bardzo ładny, czerwony, więc jak najbardziej można wykorzystać. Te liście przyklejam na gorąco, klejem na gorąco i robię różne kwiaty. Tutaj akurat już wcześniej sobie przygotowałam takie kwiatki i też owijam to taśmą florystyczną, żeby nam te kwiaty się ładnie i dobrze trzymały.
Także te trzy kwiaty, wcześniej prezentowany aster, ta róża i takie kwiaty wykonane przeze mnie, wykorzystam w końcowym etapie naszego filmu, to jest takiej całej, całościowej kompozycji. Aczkolwiek wykorzystam też do tej kompozycji różnego rodzaju suszone rośliny. I tutaj na przykład mam gipsówkę z ogrodu. Mam też różę, przekwitłą różę, która właśnie takie kuleczki ładne, to są owoce róży, już są przesuszone, żeby można było wykorzystać do kompozycji. Makówki z maku, który kwitł w maju. Przekwit i złamałam te sobie makówki, zasuszyłam i mamy tutaj właśnie takie, no i tutaj oczywiście kwiat w rotyczu. Ziela, które jest bardzo zdrowe, bardzo wskazane. Przystępujemy do wykonania naszej kompozycji. Ja użyję naczynia z drzewa brzozowego. W środek włożyłam gąbkę florystyczną do kwiatów sztucznych. Troszkę ją przysłoniłam zieloną bibułą, żeby nie było widać jej. No i do tej kompozycji chcę użyć wykonane astry igiełkowe. Tutaj kwiatki z liści klonu, róże i kwiaty z różnych liści wykonane wcześniej. No i myślę, że przydadzą mi się też liście wykonane do astrów, które nie mocowałam na łodyżce, bo będę wkładała je do kompozycji w miejscach, które mi będą potrzebne. No i też właśnie tak jak wcześniej mówiłam, wykorzystam, mam nadzieję, wykorzystam susz. Tutaj jest właśnie makówki z kwiatu z maków, wrotycz i nasiona róży oraz gipsówka do uzupełnienia. Zrobiłam też takie z krepiny trawy w takim kolorze właśnie jesiennym. Być może, że je wykorzystam. One są bardzo proste do zrobienia, bo to wystarczy przeciąć i troszkę zaostrzyć krepinę i nad drucikiem związać. Także tyle. Przystępujemy do wykonania kompozycji. Zacznę od astrów. O, tak, od środeczka. I będę je sobie przycinać troszkę, ponieważ mają łodyżki druciane. Staram się. Robiłam je różnej długości, ale do odpowiedniej długości musimy je po prostu sobie przycinać. Do takich kompozycji właśnie można sobie wykonać też inne kwiaty, dlatego teraz mamy jesień, drodzy Państwo, więc warto się też pokusić do tego, żeby rozglądać się po polach i patrzeć, jakie rośliny możemy zasuszyć, jeśli mamy takie miejsce do tego, żeby je zasuszyć i potem użyć do kompozycji. Dobrze jest, żeby jak używamy kwiatów do kompozycji, żeby jak już włożymy do gąbki, żeby ich nie wyjmować i nie wkładać ponownie, bo ten otwór się obluzuje i on i te kwiaty wtedy już nie siedzą, nie są stabilne.
i wszystkie astry już zużyłam, a teraz pomiędzy nie postaram się tu wkomponować już kwiatki z liści, żeby nam to wyszło. Oho. Ładnie. Troszkę zmienimy kolor. A prawdziwa jesień wyjdzie nam w naszym bukiecie. Przynajmniej tak bardzo bym chciała. Często bywa tak, że plan jest taki, a wychodzi co innego. Kwiaty skrypiny łatwo jest komponować z innymi, dlatego że są, jak oczywiście zrobimy je na drucianych łodyżkach, bo jeśli zrobimy na wykałaczkach, czy też na innych łodygach, no to wtedy jest trudniej. Wtedy jest trudniej je wygiąć, a jak jeśli są na druciku, no to wychodzi nam w miarę to dobrze. Ciemny. Tak, no i teraz użyjemy może gipsówki troszkę, żeby złagodzić z tą kompozycję. Ponieważ gipsówka jest biała, więc ten i ma bardzo delikatne kwiaty, obrywam je jak tylko zakwitły, wtedy ona jest, ma takie delikatne małe kwiatuszki i jest, wydaje mi się, ładniejsza do tego, żeby ją używać do wszelkiego rodzaju kompozycji. Jest to taki delikatny motyw nam się tworzy. Tutaj jeszcze mamy, żeby przełamać troszkę kolor, to wykorzystamy te różyczki. Staramy się tak zapełnić, żeby nie było widać tej tej zielonej części, aczkolwiek zielony, dobrze, że gąbkę obmyłam zieloną, to ona i tak będzie ładnie wyglądać. Teraz troszkę jeszcze listku. Tu jeszcze może do... O, włożymy. Jak już tak włożymy gęściej te kwiaty, wtedy łatwiej te drobne elementy, bo one nie muszą być wbite. Wystarczy, że tak jak w tą gipsówkę, to wystarczy, że się tam delikatnie włoży, a jednak jest to przełamanie już koloru. Tutaj się robi. No i myślę, że nie użyję chyba, a jeszcze te makówki mnie cały czas inspirują. Więc tutaj gdzieś drobne szczeliny możemy powkładać makówki. Wychodzi nam taka prawdziwa jesienna kompozycja.
Jeszcze trawki dołożymy. Zasłonimy miejsca, gdzie widać. Gdzie widać gąbkę. O, i myślę, że jeszcze tutaj dołożymy troszkę kaszki. Niektórzy mówią kaszka, może być kaszka, gipsówka. I moim zdaniem na kompozycję mamy gotową. Jest prawdziwie jesienny bukiet, który z każdej strony na stole myślę, że się będzie ładnie prezentował w każdym miejscu. Także zachęcam do tworzenia takich kompozycji. Może odstresowania się troszkę, zajęcie się czym innym, wtedy zawsze wydaje nam się łatwiejsze i ciekawsze życie. Dziękuję bardzo.